kim jestem, a może raczej co jest dla mnie najważniejsze. W którym kierunku podążam i dlaczego? Ożeniłem się w wieku 21 lat, wbrew trendowi na ślub w nieco bardziej dojrzałym wieku. Czy to była dobra decyzja? Najlepsza. Postanowiliśmy zbudować dom. Pomysł? Super. Tylko, że do tego potrzebne są pieniądze. Powiedziałem sobie, Igor, musisz zarabiać. A razem z kolegami tworzymy zespół. Bas, gitara, klawisze i ja. Czyli perkusja. Gramy koncerty w całym kraju, towarzysząc wokalistom znanym młodemu pokoleniu. Zaczęliśmy wcześniej, bo kiedy mieliśmy po 19 lat. Ja gram na bębnach od 10 roku życia, więc można powiedzieć, że mam już 13 lat doświadczenia. Każdemu życzę takiej ekipy, jaką udało nam się stworzyć. Jednak pojawił się problem światowego kalibru. Pandemia, która nagle odcięła nas od grania i od kontaktów z innymi. No i od dochodów. Żeby chociaż trochę ratować sytuację, założyliśmy studio muzyczne. Nagranie piosenki? Pewnie. Skomponowanie utworu? Jasne. Lubimy pracę kreatywną, ale przede wszystkim lubimy pracować razem. Kiedy pandemia trochę odpuściła, wróciliśmy do gry. Pojawiły się ciekawe propozycje. Zaczęliśmy koncertować na ogólnopolskich festiwalach muzycznych. Świetne doświadczenie i jednocześnie bardzo intensywne. W pamięci najbardziej utkwił mi pierwszy występ w telewizji na żywo. Delikatnie mówiąc, karta dźwiękowa nie chciała z nami współpracować. Ale mimo wszystko występ możemy zaliczyć do udanych. Nauczyło mnie to dużej pokory. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak porażka. Są tylko lekcje. I to one powinny być kamieniami milowymi w naszym rozwoju. Jak do tego doszedłem? Pomogły mi w tym studia, choć nie od razu znalazłem swój kierunek. Kognitywistyka bardzo mnie rozczarowała, za to psychologia w biznesie okazała się strzałem w dziesiątkę. Stałem się świadomy tego, jak mechanizmy psychologiczne wpływają na relacje międzyludzkie i w jaki sposób można je usprawnić. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale te 3 lata studiów sprawiły, że jestem lepszym człowiekiem. Magisterka? Niewykluczone. Co mnie inspiruje? Ludzie. Doceniam każdego człowieka. Przede wszystkim za osobowość i predyspozycję. Zatem, co jest dla mnie najważniejsze? Najważniejsze, żeby nadać życiu odpowiedni rytm. Rytm zgodny z tym, co ci w duszy gra. Mam na imię Igor i jestem absolwentem WSB w Poznaniu.